Hej, siemanko wam wszystkim, z tej strony Wulion. Zapraszam was dzisiaj do kolejnego odcinka z naszej policji na autostradach niemieckich. Dzisiaj zostaliśmy przydzieleni do tego właśnie posu patrolowego i mamy wykonać trzy wypadki, które chyba jeszcze nie nastąpiły. Dobra. Tak, lights, front, światła są włączone. Okej. I możemy ruszać. Jakieś tam mamy wypadki, tak? Wykonać jakieś tam stłuczki, doprowadzić taką akcept. Dobra. Dobra, i mamy nasze statusy, wszystko fajnie. To mamy jechać. O Jezu, tak daleko? Dobra, zobaczymy. Może tam dojedziemy kiedyś. Kiedyś. Dobra. A. Jedziemy. Dobra, mamy wezwanie, że jakiś tam mamy wypadek. Kurde, ja się ciężko tym steruję w ogóle. No dobra, zobaczmy. I na prawo. No, dawaj, 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 Malina. No, z drogi, pierogi, cholera jasna, zjechałbyś na bok. Już tyle miejsca. Dobra, przyspieszamy. Dobra, mam nadzieję, że szybko tam dojedziemy w ogóle. Jesteśmy na... A, mamy wypadek na autostradzie A42, albo na odcinku A42, tak to można nazwać. I kurczę, teraz jak mam tam dojechać w ogóle? Nie znam tej autostrady, nic. Znów się wpieprzymy prawie w jakiegoś człowieka. Mówię wam, ja nie ogarniam po prostu sterowania tutaj. Strasznie rzucę ten samolot. Zjazd z autostrady na inną. Dobra, może tak dojedziemy. Dobra, tutaj zjechaliśmy. Czy tędy dotrzemy gdzieś? Albo włączy nam się... O właśnie, to co bym chciał. Dobra, 30 minut nam to zajmie. My troszeczkę jednak mamy do tego czasu. Tak. Nie, 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 my tam nie chcemy wjechać. My mamy tu zjazd. I teraz nie wiem, jak to by nas w ogóle poprowadziło, wiecie? Więc dobra, może tu będzie jakiś zjazd na autostradę taki lepszy, ale żeby on mnie wyprowadził w prawo. O jest, dobra, uda się. No dobra, jest, jedziemy. Tak, i tu gdzieś z prawej powinno być, tak? To mamy już jakiś znacznik. O jest, dobra, dotarliśmy. Dobra. Dobra, wysiadamy. Jesteśmy na miejscu. Tak. Aha, co, mamy nie zabezpieczać? Ja bym wolał zabezpieczyć akurat miejsce. No dobra, ale jeśli oni nie chcą tego, no to nie.
Dobra, zabierz przedmiot. Okej. Pogadaj z gościem. O, hello, I'm serious, I'm in trouble. Ma pani kłopot, bla bla bla. Czy panią, czy ma jakiś pani alkohol? Nie, nic nie ma. Dobra, kolejna baba. Czy matka wie, że ćpiesz? Nie, nie wie. Papiery, czyli licencja, there you go, wszystko ma. Dobra. Dobra, nazywa się... A, nie, to jest samochód. Julia Fusie. Czy jest pani uchodźcą? Nie. A, mamy tutaj, okej. Dobra. Sprawdzimy, czy matka wie, że ćpiesz. Negatywny, no dobra. Okej. Czy jakiś alkohol? Proszę dmuchać w tubkę, 0-0, bardzo dobrze, nie jest pani pijany. Fusia Lulia Peningen, urodzona jest Niemką. 69. Magiczna baba. Co się stało? Chwila. Co się jej stało z silnikiem? Aha. I zjechała na pobocze i rozstawiła trójkąt ostrzegawczy. I co się uderzyło przy tym? Jak ona była? Ktoś musiał się w nią wpieprzyć, zostawił. A, baba zostawiła otwarte drzwi. No i wiecie, jak coś przypieszył. No dobra, dziękujemy. Patrzcie, nie ma ona drzwi. Stawię otwarte drzwi i ktoś w nią przypieprzył, wiecie? No ale dlaczego akurat z tej strony to jest rozwalone? Przecież wysiada się z tej strony, tak? No i tyle. Dobra, składamy raport. Bo babka... Tak, mamy 100%, wykonaliśmy. Congratulations, new rank, police, blah, blah, blah. Dobra, to zostajemy na autostradzie. Tak, to już nie potrzebujemy mieć może... Ojej. Dobra, mamy wykonaną misję, możemy troszeczkę pojeździć. Akcydent. A mamy kolejne wyzwania. Albo nie. A, to jest nasz notes. No dobra, to nie są kolejne wyzwania. Status radio? Dobra, jesteśmy gotowi. Możemy przyjąć kolejne zlecenie. Tak. To czekamy na kolejne wyzwania. A my sobie pojeździmy troszeczkę autostradą. Albo lubię, o. Wiecie? Albo lubię sobie pojeździć. Co by to poczę? No nie mamy jakichś wezwań nowych. Musimy troszeczkę poczekać. O. Mamy wracać do HQ. No dobra, to wrócimy do HQ.
A jakbyśmy dali status. O, taki status, że jesteśmy w bazie, co? No, 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 dajesz, 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 Molino. Chwila, chwila. Mam wypadek, ale z drugiej strony. No dobra, to zawracamy. Jak mamy wypadek, to zawracamy. Nie wiem gdzie, ale zawrócimy. Zjeżdżamy. Front. Pięknie. Nic się nie stało. A. Oj. Ojej, ale trochę przechrzeniliśmy. No dobra. Dobra, zjeżdżamy z ekspresówki na autostradę. Też troszeczkę przygrzmociliśmy, ale nic się nie stało. Jesteśmy akurat. Dobra, udało się nam zrobić to mniej więcej tak jak chciałem. No ale dobra. Mam jakiś wypadek tam. Spuścili nam. Protokół jeszcze nie został sporządzony. Ale jakaś stłuczka czy coś tam pewnie jest, więc jedziemy. Wow. Dobra, zjazd na prawo. A, na stacji gazdo. No Boże, kto to postawi tak głupio tu? Coś tu się stało. Dobra. Silnik. No dobra. Co tu się dzieje? Halo, czy coś się stało? Rutynowa kontrola. Dobra, czy ma pan trójkąt ostrzegający? Pan, pani znowu, cholera. Dobra, jest gdzieś z tyłu. Czy ma pani apteczkę? A, nie ma w ogóle apteczki, no dobra. Nielegalne przedmioty. Nie, nie mam żadnych nielegalnych przedmiotów ze sobą. Dobra, zobaczymy to potem. Czy pani wie, że matka ćpie? Nie, nigdy nie wiedziałem o tym. No dobra. Jak po imprezie? Ostro, dobra. I papierki, proszę. Aha. Dobra, sprawdźmy sobie, bo nie mam w ogóle papieru, baba. Dobra. ID, there you go, thanks. Wolf Jonas. A to jest gościu. No dobra, mamy gościa. Dobra. Przyjrzyjmy się tej osobie, nic nie ma takiego podejrzanego. Dobra, sprawdzamy czy dragi brał. Negatywny test został i teraz alkohol. Proszę dmuchać w tubkę. Zero, bardzo dobrze. Dobra, teraz my przyjrzymy się samochodowi. Proszę zostać w środku. Profile 6 mm z tego, 4. Najpierw sprawdzimy to, co trzeba. O kurde, tutaj się już zaczyna wycierać. Też, czy jest obładowane by praktycznie ciągle na prawą stronę. No dobra, teraz tak.
Przełączyć światło. Działa. Dobra. Rejestracja się zgadza. Działa. Działa. Dobra. Dziękujemy. Teraz tył. Światło cofania. To jest. Dobra. Jeszcze tutaj zrobimy tylko kierunkowskaz. Dobra. Proszę otworzyć, zobaczymy co pan tu ma. O kurde, jakiś youtuber. Zakupy. Dziękujemy. Chwila. Nie. Wracaj do środka. Okej. Wracamy. Jakieś tu nagrania. Światełka są. Też plecak. Plecak tam w środku. O, nic nie widzę ciekawego. W środku jabłuszka, jakiś batoniki. Lebek. Jest trójkąt ostrzegawczy. Okej. Ale jakieś piwo, bimber. Co, dla psa? Dobra, obejrzałeś wszystkie. Wszystko obejrzeliśmy? Tak, wszystko obejrzeliśmy. Dobra, koniec obławy. Dobra. Więc tak, no niestety. Co to jest? No właśnie, musimy wystawić tutaj mandat za 15 euro za to, że niestety, ale nie miał apteczki i nie miał papierów na licencję, więc jest okej i wystawiliśmy mandat. Mój pierwszy mandat! Dobra, bardzo fajnie mi się już zaczyna podobać bardziej to już wszystko. Nie, nie słyszę. Back. I teraz tak. Co się jeszcze pali? No dobra. Enable. No może poczekamy, co? Czekamy na kolejne wezwanie. Czekamy. Zobaczymy, co będzie. A my jak mamy ładnie zrobione autko? To jest nasza koleżanka. Mamy nowy wypadek. Dobra. Gdzie? Tym razem tam gdzieś. No dobra. Dobra, jak zwykle najlepiej jeździmy na świecie. To kurde, w ogóle wszystko się świeci jak psu jajca tutaj, ale też z czego. Wypadek mamy z tamtej strony. Będziemy musieli znaleźć jakiś zjazd. Będziemy mogli się przenieść. Dobra. Cholera jasna, do dupy jeszcze, kurde, sterowanie, no. Tym bardziej, że nie umie jeździć. No dobra, teraz nas przeniesie gdzieś. Wypadek jest tą stronę, no dobra. Tak, 30 minut, no dobra, no trudno, no. Lepiej takie coś jak, kurde, stać i jeździć.
Dobra. Aha, znów się zagapiłem na minimapę. Dobra, zobaczmy. Może nauczę się w końcu tym jeździć. Spokojnie, spokojnie, teraz się rozpędzamy. No, 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 no. No, dobra, dobra, jedziemy, dobrze. Idziemy tą trasą, która ma być. Ale zobaczymy. Take over. Za radio gram teraz. Najlepszy komentarz na YouTube. A to co? Mhm. Dobra. Dobra, dotarliśmy. Musimy wziąć ten obiekt. Coś tutaj jest. O, i połóżmy go z powrotem. Dobra. Teraz możemy wrócić do pojazdu. Tak, 100% na 100. Dobra. Funkcje światła. Okej. A, to wypadek teraz mamy. Ja cię kręcę, no jaja sobie robicie chyba. No dobra, jedziemy tam. Nie będziemy używać jakiejś syreny. Jesteśmy dość daleko, ale będziemy blisko, to dopiero wtedy użyjemy. A, bo dobra. Co nie szkodzi. Z drogi. Jadę. Jedzie bulion. Mamy zaraz zjazd jakiś. A to jest jakiś zjazd awaryjny, no to nie, ja czegoś takiego mnie nie interesuje. To jest chyba zjazd dla tych, na to autostradzie dla tirowców, wiecie? Tirowcy co nas zjeżdżają. Widzieliście, była w ogóle bariera, dźwiękoszczelna, czy coś takiego? Po prostu, która pochłania po prostu te dźwięki. I tyle. I tyle właśnie. Dobra, jakiś zjazd dajcie mi. No nie mam jak zjechać, więc kurczę, nie pyskujcie mi tu. Okej. Zaraz mamy zjazd nasz. Dobra, teraz się spróbujemy nie rozbić. Dobrze jest, jest dobrze, na razie jest postęp. Nie rozbiliśmy się jeszcze. O, sukces. Udało się mi nie rozbić. Dobra, jedziemy. Tak? O Jezu, 40 minut też. No i się dupnął, no musiał się dupnąć, nawet po czasie, no. Co za gościu, co za gościu, co za typ. Dobra. Tutaj w prawo. O, i mamy wypadek. O lololo. Dobra, jesteśmy na miejscu. Zabezpieczmy miejsce wypadku w pierwszej kolejności.
No, przykro mi, mamy większy wypadek, więc... 1, 2, 3. Zamknijcie tam się. Światełko. Latarka, czy latarnia jakaś tam ostrzegawcza o wypadku? Co za scratch. Co to jest w ogóle? Co to jest? Nie wiem, no dobra. Narysujmy to. Dobra, nie mamy sytuacji. Dzień dobry, jest to pełna wygląda. Tak. Jakiś tam było. Dobra, czy matka wie, że pijesz? Nie. O kurczę. Ten też wygląda jak jakiś sam zamach. Allah, no. Zamachista chciałem powiedzieć, no terrorysta, no. Ćpiesz, nie ćpiesz, dobra, zobaczymy. Papierki, proszę. There you go. Masz wszystko, no, no proszę. Co się stało? Ten van. Aha, wbił się w niego, tak? Za szybko jechał. No dobra, nieważne. Sprawdźmy, czy ćpiesz. Negatywnie, bardzo dobrze. Trzyma się z daleka. Alkohol. Muszę dmuchać, 0-0, bardzo dobrze. Check ID. Sprawdźmy papiery. Czy tam jest? Dobra. Zaraz spytamy się teraz tego kolegi. Czy wy możecie zamknąć mordę, żebyście mi tu nie przeszkadzali? Jest w ogóle piwo rozrzucone. Halo, dzień dobry, co tu się stało? Czy... pani alkohol? Nie. To jest pani? Czy pan? Nie wiem. Dragi? Nie. Papiery, proszę. No, też ma wszystkie. Dobra. Dobra, co się stało? Co? Zauważyłem na ten pojazd. Aha, coś tam nie miał jakiś chyba świateł, kilku wskazów w prawej, czy... Bla, 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 bla. Nie umiem tego do końca przetłumaczyć, nie znam tak dobrze angielskiego. Dobra, negatywny. Test na narkotyki. Na alkohol 00, nikt nie jest pijany. Sprawdźmy. Sex K. Dobra. Papiery. Kevin, dobra. Dobra, namalujmy szkicę teraz całego wypadku. To też coś namalujmy. Tak. Coś jeszcze. I tu coś jest, dobra. Usuńmy te z miejsca wypadku.
Mogłoby być to po polsku, wiecie? Łatwiej by mi było przynajmniej. Chociaż jak nigdy się nie nauczę angielskiego, to co? To jest okazja, tak? Okej. Dobra, misja skończona. Muszę to usunąć tylko, my zrobiliśmy raport. Otwórz się. 100 na 100, no proszę, udało nam się. Dobra. No i ruszyli emeryci, renciści i tak dalej, i tak dalej. A my wracamy do naszej siedziby. Dobra, wjechaliśmy na stradę, nam się już udało, spokojnie. Na temu to już w ogóle. Co to za zajechanie mi się... Co to kurde było? Dobra, wracamy teraz do naszej siedziby, gdzie zakończymy oczywiście odcinek. Mapa. Jak wygląda mapa? Wiecie, tak wygląda mapa. No i tyle, jedziemy. Tutaj skręcik w lewo. Tutaj troszeczkę skręcik w prawo. O. No i tak, otarłem się, tak? Już 1%, a te? Tiii? O. I patrzcie w lewo. Aby opowiedział wam jakąś historię o, nie wiem, policji, ale ja się nie interesuję policją. Oprócz tego, że tam na Texas ostatnio może, że była kontrola trzeźwości. No i tam połapało kilka osób, co mieli tam alkohol we krwi. Ostatnio tak w Texas są coraz częściej robione właśnie takie akcje, że sprawdzają po prostu, stają sobie gdzieś. No i randomowo, raczej randomowo, losowo wyłapują jakichś kierowców albo po prostu całą ulicę, kto tam będzie przejeżdżał, sprawdzają, czy coś pił, alkomacik. Mnie też sprawdzali, nic nie znaleźli. Ja jak piję, to nie jeżdżę, jak jeżdżę, to nie piję. Taka zasada bardzo prosta. Będziecie mieli prawo jazdy, osoby, które tutaj są młode, to nie pijcie. Tak samo starsze, nie pijecie, to nie jedzcie, bo potem są problemy. A opowiadał mi kolega jeden z pracy, jak to potem wygląda, bo on został przyłapany na to, że tam troszeczkę wypił, mu zaleźli alkohol we krwi, tak, w oddechu podczas kontroli i zabrali mu prawo jazdy, tak. I w takie prawo jazdy nie jest tak łatwo nie jest tak łatwo odzyskać, ze względu na to, że jeździ się do specjalnych tam ośrodków medycznych, gdzie sprawdzają, czy naprawdę pan nie ma problemu z alkoholem. No i trzeba nie pić przynajmniej półtorej miesiąca alkoholu, bo da się takie piwo sprzed miesiąca jeszcze wykryć nawet. Tam na jakiś, mówił, że na enzynach czy coś takiego wykrywają w tej wątrobie i bla bla bla. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale... Ale mnie to tam... No. I potem trzeba płacić za każdą wizytę 200 zł. I koniec. Dobra, mamy sprawdzić teraz dwa wypadki, tak? I sprawdzić... Znaczy, no, kurde, dwa wypadki sprawdzić. No, chociaż to też tak. I sprawdzić trzy samochody. I teraz mamy pierwszą w nocy w ogóle, patrzcie, kurczę, będziemy tak chodzili w następnym odcinku, tak więc ja z wami się żegnam, dzięki wam za obejrzenie tego odcinka, do następnego razu, łapkujcie w górę, komentarze mile widziane, i coś się tam w ogóle ślizga, no dobra, mniejsza z tym, no i zapraszam na fanpage'a. Wszystkie linki są w opisie pod filmem oraz na grupę Steam. Kociołek Buliona, najlepsza grupa na Steamie. Polecam. Dobra, do następnego razu, trzymajcie się. Cześć.